kamerzysta, kamerzysta, ej, nagrywamy, masz nagrywamy. Tutaj opaseczkę, wsiu, a co nagrywamy? Wsiu. Nagrywamy film dzisiaj. Jak? Co ty na to? Od razu nagrywamy z grubej rury. Jesteś chamski dla swojej dziewczyny przez cały dzień. Odpada, ona się nie zgodzi na film. Jesteś chamski dla swojej dziewczyny odpada, przez cały dzień. Odpada, ona się nie zgodzi na film. Namówisz ją. Ty jak? Namówisz wszystkich do wszystkiego, nawet mnie namawiasz do złego, to dzisiaj chyba dasz radę. Nawet jeżeli ją namówię, to jaki jest twój cel w tym? Powiedz. Jaki jest mój cel? No tak. Będę cię poprawiał. Będę zgrywał dobrego. Będę zgrywał lepszego od ciebie. No dobra, chwilę, ale jak, to jest jaki jest twój cel? No to gdyby zgrywać lepszego, no to okej, ale jaki jest twój cel w tym wszystkim? Jaki jest mój cel? Żaden. Żeby nagrać film dla naszych kochanych widzów, fanów i robić najlepsze zasięgi w Polsce. Taki jest mój cel. Czyli co, ja mam zgadzasz być zły dla swojej dziewczyny? Nie mów, że się nie zgadzasz. Okej, ja mogę to zrobić, ale ja nie wiem, czy ona się zgodzi na film w ogóle. Jak nie wiesz, jak jest, że się nie zgodzi? No ja nie wiem, czy ona się zgodzi na film. Namawiasz ludzi do różnych rzeczy, czynności, a nie namówić własnej swojej dziewczyny? Własnej ona dziewczyny? Ona nie chce występować na filmach. No to musimy jakoś zrobić tak, żeby się zgodziła chociaż na jeden film. To jest już zależy mam, od ciebie. Mam, możemy to zrobić, tylko ja muszę wymyślić jakiś pretekst. Muszę wymyślić pretekst. Na film, żeby trzymała kamerę. Tak, żeby się trzymała kamerę. Tak, i będziesz ją tam krzyczał na nią. Dobra, okej. Siema, ja jestem kamerzysta, w dzisiejszym odcinku będziemy prankować moją dziewczynę, o ile się zgodzi. W każdym razie, jeżeli jesteś nowy na kanale, taki sam czerwony przycisk kliknij tam na dole i dołącz do najszybciej rozwijającego kanału się w Polsce, a ja zapraszam Państwa do oglądania. Dobra, jestem. Słuchaj, mam pomysł, pretekst wymyślony, nie mam kciuków przez cały dzień, ktoś musi mnie nagrać, ty też nie będziesz mieć kciuków, nikt nie będzie miał jak tam. Przejdzie. Halo? Nasiemka, słuchaj, potrzebuję twojej pomocy, wykruszył mi się operator, nie mam operatora, a muszę nagrać film dzień bez kciuków. Dałabyś mi radę pomóc? No zostałem w dupie, nie? Nie wiem, co mam powiedzieć. W sensie? No, cały czas mnie o coś prosisz. Ale że ja ci nigdy o nic nie proszę. Cały czas mnie o coś prosisz, cały czas muszę dla ciebie robić coś. Ale co na przykład ostatnio dla mnie zrobiłaś? No nie wiem, musiałabym się zastanowić, musisz dać mi chwilę, odsłonię do ciebie. Ale to co, zgadzasz się czy nie? Mówię, muszę to przemyśleć. Czekamy na odpowiedź. Napisz jej SMS-a, czy tak lub nie. Ale ona jest chamska, to ona będzie chamska dla mnie. Ty widziałeś? Widziałeś to? Że ja ją cały czas o coś proszę. To nic nie dawno nic nie prosiłem. Ja nie mogłem ze śmiechu już. Ale wkurzyła, ona mnie wkurzyła. To miało być na odwrót. Dzwoni? Tak. Co ty gadasz? Halo? No wiesz co, zastanowiłam się i mogę ci pomóc, tylko wiesz, musisz po mnie przyjechać i oczywiście dać mi czas na ogarnięcie, jakieś 2 godziny potrzebuję. Ile? 2 godziny, no przecież wiesz, że muszę się pomalować, uczesać. Ale jest 13 godzina, będzie ciemno. Jeżeli mi teraz nie pomożesz, no to proszę cię, chociaż raz dla mnie coś zrób i proszę cię, ogarnij się i wyjdź, okej? Okay? No dobrze, no to pół godzinki. Na pół godzinki mogę się zgodzić. Tylko musisz po mnie przyjechać. Dobra, to już jadę, no. Dobra, do zobaczenia. Powiem ci tak, już ona mi już tak podniosła ciśnienie, że to jest... Jaka księżniczka, co? Dwie godziny, może się udało. O Jezu. No wiem. Chyba nie musisz nic mówić. Nie nagramy tego filmu. Wiem. Wiesz, że to nie wyjdzie. Wiem, że nie wyjdzie. No człowieku, wiem, że nie wyjdzie. Miała być ile? Ile czasu temu miała być? Z lewa. Napisz do niej, zadzwoń. Powiedziała pół godziny, dzwoniłem, nie odbiera. Powiedziała pół godziny. To ja miałem być, ja miałem zdenerwować, czy ona mnie. Pół godziny? Ile czekamy? Z 2 godziny? Stary, to jest dopiero początek filmu. Początek! Dobra, zaraz do niej zadzwonię, weź, muszę się uspokoić. Dobra. To ja mam ją denerwować, a nie na odwrót. Odebrała? Teraz, tak. Halo? Możesz mi łaskawie powiedzieć, dlaczego czekam tutaj 2 godziny, a miałaś być 1,5 godziny temu tutaj? Troszkę mi się przedłużyło. Jak ci się przedłużyło? No musiałam wyjść z pieskiem, teraz jeszcze kończy się malować, no i muszę włosy wysuszyć, bo mam mokre. To czyli ile jeszcze ci to zajmie? No tak, myślę, że z 45 minut to na pewno. Ale ciemno będzie za 45 minut! Nie denerwuj się, poczekaj jeszcze chwileczkę. Ej, stary, nie denerwuj się. Co ty zrobiłeś? Stary, będziemy mieli satysfakcję z tego. To będzie już sukces. Nie nagramy tego poczekamy, filmu. Poczekamy, no. Nie nagramy tego filmu, ty widzisz, co ona odpieprza? No widzę, no będzie ciężko, ale no... Nie denerwuj się już, no, nagramy ten film.
No jak będzie ciemno? Słuchaj, to nagramy miało być ten... na odwrót. No człowieku, to miało być na odwrót. Ja miałem denerwowaczenie na odwrót. Widzisz, jak się z nią filmy nagrywa? No ale widzisz, jak jest, no. Rozwaliłem ten telefon w ogóle, czy nie? Nie wiem, stary. Nie, rozwaliłem. Dobra. Idzie. Dlaczego ty tutaj siedzisz? No dobrze, już spokojnie, tak? Ja tylko tutaj czekałem. Bardzo dobrze wyszło z mojej miejsce. No dobrze, ja tylko czekałem. Już spokojnie. Czemu tak to wygląda? Byłam co jedna, przecież mówiłam ci. A co mi mówiłaś? Nic mi nie mówiłaś, powiedziałaś, że pół godziny, tak? Teraz nie nagrałem filmu, bo jest ciemno. Przecież wiesz, że trzeba dobrze wyglądać. To jest najważniejsze. A widziałaś się w lustrze? Okej. Okay. Tu kamera, tu. Nie jego, ja mówię, tak? Witam was kochani, ja jestem kamerzysta. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie... Czemu go nagrywasz? Nie masz nagrywać. Machał do mnie. Ale co z tego, że do ciebie machał? Ja... Nie masz nagrywać, rozumiesz? No dobrze, nie możesz stanąć się, tu, tak, proszę cię. Nie denerwuj się, spokojnie. Tutaj? Nie, ty tu mnie nagrywaj, tu, rozumiesz, na wprost, proszę cię. Masz tylko się skupić na tym, żeby nagrywać mnie, okej? Okay? Dobrze. Rozumiesz? A jakie sztuczki będziesz robił bez kciuków? Możemy zacząć ten film już w końcu? Zaraz będzie ciemno, naprawdę, proszę cię, okej? Okay? Okej. Okay. Jeszcze samochód nagrywa! A po co nagrywasz ten samochód? Po co nagrywasz ten samochód? No bo powiedziałeś, że auto jedzie. Myślałam, że trzeba nagrać. Witam was kochani, ja jestem kamerzysta. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie... Ale musisz zrobić to samo, że na niego bierzesz. Dobra. Witam was kochani, ja jestem kamerzysta. W dzisiejszym odcinku... To będzie najcięższy film, jaki chyba w życiu kiedykolwiek nagrywaliśmy na tym kanale. Ale o co chodzi? To będzie najcięższy film, jaki w życiu w ogóle powstał na tym kanale. Nie, Hubert, odwiozę cię, dziękuję ci za pomoc. No dobrze, bo zmarzłam. Możemy już iść. Koniec filmu? Nie, no musimy to nagrać. No musimy to nagrać. To dla naszych widzów, stary. Dobra, daj kamerę, ja muszę porozmawiać z widzami. Stary, ja nie wiem, co mam zrobić, nie? Ja tym bardziej. To miało być, że ja ją denerwuję przez cały dzień, a wychodzi na to, że ona mnie denerwuje przez cały dzień. Zauważyłeś to? Zauważyłem to, no ale co jak co trzeba nagrać ten film. Choćby się lało z sufitu. Ale ona nic nie ogarnia, to jest... Już nie będę mówić. Dobra, chodź, musimy chwilę ochłonąć i musimy wymyślić jakiś pomysł, bo... Nie wiem, damy radę? Ona tam czeka. Boże, to jest przykre. Dobra kochani, aktualnie znajdujemy się w aucie i prowadzimy bez kciuków. Prowadzenie bez kciuków jest całkiem ciężkie ze względu na to... Jaki sens ma ten film? Na czym on ma polegać? Możesz mi się nie wtrącać w słowo? Ale chciałam się zapytać. Ale możesz mi się nie wtrącać, przerwałaś mi nagrywanie w sceny. No bo chciałabym zrozumieć, jaki jest fenomen tego filmu. Kto to będzie oglądał i dla kogo ten film jest w ogóle tworzony? Nie wiem dla kogo, dla moich odbiorców jest tworzony film, jest tworzony dla moich odbiorców. Po co się zadajesz głupie pytania? A skąd wziąłeś pomysł na to, co robisz właśnie? Ze Stanów Zjednoczonych. Podpieprzyłem ze Stanów Zjednoczonych. Jak wszystko podpieprzone w Polsce jest ze Stanów Zjednoczonych. Tak właśnie podpieprzyłem ci ze Stanów Zjednoczonych pomysł. Jeszcze chcesz coś wiedzieć? Jeszcze coś chcesz? Może ja ci może encyklopedię otworzę, co ty na to? Chciałam tylko zapytać, po co to nagrywam, skoro jest już ciemno. Aha, że po co nagrywamy, skoro... po co nagrywamy, skoro jest już ciemno? No może dlatego jest już ciemno, bo szykowałeś się dwie godziny. Ale nie pamiętasz, jak mówiłeś jeszcze niedawno, że nie będziemy nagrywać, bo jest ciemno. Jest ciemno, a nagrywamy, więc nie rozumiem twojej logiki. Bo muszę mieć film. Bo tak kocham swoich fanów, że muszę im dać film, rozumiesz? Dlatego muszę im dostarczyć film, muszę im dostarczyć rozrywkę. I prosiłem... Dobrze, proszę... już do mnie nie mów. Wyłącz po prostu kamerę. Proszę, nie przerywaj mi. Co jest takiego fajnego i rozrywkowego w tym filmie? Okej, właśnie jedziemy do sklepu zrobić zakupy bez dobrze, że już kończymy ten film. Jak kończymy film? No przecież jedziemy na zakupy. Ale do filmu jedziemy na zakupy, a nie w rzeczywistości. Czego ty nie rozumiesz? Przecież powiedziałeś, że jedziemy na zakupy. Będziemy nagrywać? Ty to słyszysz, Hubert? Mogę zadać pytanie? Słucham. Kiedy się tego auta w końcu pozbędziesz? Tego auta? No przecież to jest rzęs. Ile ty już nim jeździsz? Ty to słyszysz? Ja w salonie ostatnio widziałam takie nowe auto. Ładne białe auto. Ale co ty myślałam, że ja sram pieniędzmi? Nie, ale po prostu powinieneś już zmienić, bo to naprawdę wstyd takie jeździć. Ale to jest naprawdę dobre auto. Nie jedna śmierdzi osoba chciałaby mieć całe taki brudne samochód. Jest. No dobra, idzie nagrywać. Bo... Czy ty możesz na filmie do mnie nie mówić po imieniu? Ale dlaczego? Przecież tak wszyscy wiedzą, kim ty jesteś w internecie. Ale to nie chodzi o to w ogóle. Jak? Dobra,
nagramy to jakoś. No co ty kresz, jesteś pierwszyjęty? Po co mówicie do mnie po imieniu? Zobacz, ona to nagrywa. Ale dobra, to się wytnie, chodź już. Wypika się. Wypika się, nie denerwuj się tak, kochanie. Dobra. No i nie ma go. No i co zrobiłaś? Jesteś zadowolona? Ja mam ekstra pomysł. Wiesz co zrobimy? Chamska byłaś. Przestań, pójdziemy na zakupy. Pójdziemy na zakupy? Tak, a jeszcze... Chcesz iść na zakupy? Wiesz co będzie jeszcze lepszego? Nagramy sobie sami film, bez niego. Co ty gadasz, no ale... tak, przecież i tak mówi... Nie wiem, czy tak można. No jak? Mówił, że jest ciemno, więc możemy robić co chcemy. On i tak chyba już nie będzie chciał nagrywać. No, więc idziemy na zakupy, zobaczyć jakieś wyprzedaże. No dobra. No, i sami nagramy sobie jakiś fajny film. No, ale on może się jeszcze wrócić. No, ale dobra, chodźmy dobra, na razie do sklepu. Na czego szukamy swetra? Mieliśmy nagrywać film. Co? Ale o co ci chodzi? No, no nagrywamy film. Dzwonię do was 15 razy. 15 razy dzwoniłem do ciebie. Do ciebie ja dzwoniłem się 10. Rozglądałem za poczekaj, to, ja muszę sprawdzić. Patrzałem, nie mogłem ciebie znaleźć. Faktycznie dzwoniłeś. No i co, faktycznie dzwoniłem, no i co? No i co, mieliśmy nagrywać film, a wy wybieracie rzeczy? No mieliśmy ale... iść do, na dół, do sklepu. Jakiego? No i z czego ty się cieszysz? Bo ja nie mogę z tej całej sytuacji, no ja nie wiem co tu się dzieje. Nie kupimy ci coś ładnego i po prostu humor nie, ci się nie kupimy poprawi. Mi nic ładnego, miałem nagrać dzień bez kciuków. Możesz pójść ze mną i normalnie się zachowywać. A kupimy coś? Czego ty nie rozumiesz? Prosiłem cię o pomoc, tak? Prosiłem cię o pomoc, chciałem żebyś mi pomogła. Nie chcesz mi pomóc, to chociaż trzymaj tą kamerę. Tylko tyle. Przecież cały czas ją trzymam, wiesz jak mi już palce bolą? Stary, pieprzę to, nie nagrywam tego. Ona co poszła do sklepu znowu. Co? Znowu do sklepu poszła. No to widzisz, taką masz właśnie dziewczynę. Ale ty to ustawiłeś. Nic nie ustawiłem, co ty gadasz? Ustawiłeś nic nie ustawiałem. Ustawiłeś ten film, żeby to ona mnie wkurzała cały dzień, a nie na odwrót. Nie, to wyszło tak, ja nawet nie wiem jak się zachować w takiej sytuacji. To wyszło tak naturalnie, nie wiem co mam ci powiedzieć. Nie wiem, ostatnia szansa na ten film. Dobra, nie ustawiłeś chcę cię znowu to. Przekonać. Mam cię znowu przekonywać, mam ci znowu to tłumaczyć. Ale jak przyszedłeś do kuchni, to już wiedziałeś, że ona będzie mnie denerwować cały dzień. Nieprawda. Ja wziąłem kamerę z automatu na żywioł leciałem. Nawet nie wiem gdzie ona jest. Nie wiem co my robimy, a te k***wa taśmy już mnie wkurwiają. Jak ja mam ją zdenerwować? Powiedz mi, w jaki sposób miałem ją zdenerwować? Jak ona mnie cały czas denerwuje? W jaki sposób? Powiedz mi, wymyśl coś. Nie wiem, musimy ją jakoś odegrać się na niej za to wszystko. Ła! Nie wiem jak. O, wkręcimy jej, że niby kupujemy jej coś i nagle jej tego nie kupimy. I ona się na nas mega wkurzy. Wkręcimy jej, że kupujemy jej samochód. Że już będziemy podpisywać, że niby już samochód ma i jednak z tego zrezygnujemy. Tak się wkurzy. Nie, samochód to jest za grubo, ale jakieś ubrania kupiliśmy. Albo coś, nie wiem, cokolwiek. I oddam te ubrania. O, kupimy te ubrania i oddamy te ubrania. Ja i zabiorę te ubrania. O Jezu, zemsta tak. Będzie słodka. Kochanie, ja mam lepszy pomysł. Słuchaj, zamiast nagrywać te górne filmy, posłuchaj, może zrobimy coś fajnego, kupimy ci ubranka na filmie. Naprawdę? W końcu zrozumiałeś, tak? Pojedziemy na zakupy? Ale co zrozumiałem? Może ten film był bez sensu. No tak, zrozumiałem, że ten film był bez sensu, dlatego ci kupię, kochanie, ubranka, tak? Dobrze. Ubranka ci kupimy, wszystko będzie dobrze, tak? Tak, tak powinno być, zawsze. A to słuchaj, za ile chcesz ubranka? 1000, 2000, 3? Zrób mi niespodziankę. Dobra, to zaraz idziemy, wybierz to, co byś tylko chciała, tak? Dobrze. No to chodź. Dobra, kochanie, to co byś chciała? Może jakąś koszulę? Ale no to jaką koszulę? Taką? Białą. Białą? Tutaj są. Może wiesz, to po co z promocji brać? Weźmiemy takie. Tutaj cię spadło, może to podniesiesz, bo tak nieładnie. Nieładnie? Nie, no to chyba pracownicy podniosą. Chodź, kochanie, chodź. Wybierzemy ci ładne ubranka i naprawdę będziesz szczęśliwa, chodź. Dobrze. Ale długo płaciłeś za te zakupy, to jest jakieś nienormalne, nie mogę się podpierzyć. No to nie ode mnie no, zależy. Dziękuję kochani za zakupki, za to, że kupiłeś mi taki cudowny dzień mi zrobiłeś i w ogóle tylko ten kuper taki powolny jest taki po prostu ślima, ale cieszę się, że pozwoliłeś mi nagrywać No. No. Cieszę się, że... Bo nie cieszę się, tak? Że zakupki zostałeś? Tak, bardzo się cieszę. No super kochanie. Zaraz się zdziwisz, bo ja mam dla ciebie kolejną niespodziankę, ale to... Jaką? To zaraz zobaczysz, jaka niespodziankę. Dobra, zdejmij tą głupią maskę w końcu, a nie tylko zamiast... No dobra, już. Weź przed nim. Dobra, kochanie, daj te zakupy, ja ci włożę do bagażnika. Po co będziesz trzymała te zakupy? Wiesz, co z tym zrobić chyba, nie? Idź to obraz. No kochanie, Kuper, muszę jeszcze do toalety pójść. Ja ci zakupki do bagażnika włożyłem, nie? No dobrze. No, zrobiłeś? No, wszystko jest dobrze, wszystko się udało. Wszystko oddane. Ale co oddane?
Co oddane? Co oddane? Nic nie oddane. Nic nie oddałem. Nieważne. Nie krew oddałem. Oddał na ten. Krew? No krew. Dzisiaj, bo tutaj stoją od krwiodawstwa. No to bardzo szlachetne z twojej strony. Dostałeś czekoladę za krew? Tak, dali mi. A gdzie masz czekoladkę? Gdzie mam? Dziecku. On dzieciom rozdaje zawsze czekolady. Słuchaj, nie jem słodyczy. Dobry człowiek. Nie lubię zbytnio słodyczy, wiesz? Masz rację, na zęby szkodzą. No. Co jest? Gdzie są moje prezenty? Jakie prezenty? Te, które mi kupiłeś. Ja ci kupowałem jakieś prezenty? Kupiłeś mi razem z tym dredziarzem. Nie, w ogóle nie wiem, kto to jest. Dlaczego ty się takimi ludźmi zadajesz? Ten dredziarz zabrał moje prezenty, bo ich nie ma w samochodzie. Nie zabrał twoich prezentów, tylko je oddał. To wszystko wina tego dredziarza. Jak wina dredziarza? On je oddał do sklepu. Dlaczego je oddał? Przecież to były moje prezenty. Prezenty dla mnie od ciebie. Ale ja stwierdziłem, że lepiej je oddać. Ale dlaczego? No bo tak stwierdziłem, że lepiej je oddać. Dlaczego? Cały dzień ci pomagałam. Ty mi pomagałaś? No tak, poprosiłeś mnie o nagrywanie, to ciebie nagrywałam. Ty mi cały dzień przygotowałaś. Ty w tym czasie mogłam robić w ogóle co innego. No i trudno, no nie masz żadnych prezentów, oddał je do sklepu, no i tyle. Nie mam prezentów? Nie. Jak to? No oddał je do sklepu, no. Ale dlaczego? No bo je oddał do sklepu, no. Nie rozumiem tego. No ale o co ci chodzi? Dlatego na ty pani będziesz płakać, co? Nie wiem, ogólnie dziwna sytuacja z tego wyniknęła, bo powiedziałem mi, że to było nagrywane dla filmu, ale w ogóle nie chce mnie słuchać, nie chce ze mną rozmawiać, płacze cały czas w pokoju, zamknęła się. No nie wiem, najlepiej na tym dredziarz wyszedł, bo nas pokłócił, a sam poszedł sobie na imprezę. Nie wiem, co mam powiedzieć, nie wiem, jak ją przeprosić. No trochę chamskie było to zachowanie z mojej strony, rzeczywiście nie powinienem zabierać jej tych prezentów, mimo że mnie denerwowała przez cały dzień. Może nieświadomie to robiła, może świadomie, już taki charakter ma. No w każdym razie głupio mi jest, że takie coś odwaliłem i nie powinienem. No cóż, widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia Państwu. Trochę hamuła, no. Hamuła była.